którym momencie dzisiaj dla was się stało jasne, że ten awans do trzeciej ligi jest wasz? No na pewno, kiedy strzeliliśmy bramkę, bo tak naprawdę chcieliśmy ją strzelić jak najszybciej, ale nie oszukujmy się, Podbeskidzie jest wybiegane, to jest bardzo dobra drużyna i gdzieś mieliśmy plan na ten mecz, on cały czas nam wychodził, strzeliliśmy tą bramkę i wiedzieliśmy, że już tego nie wypuścimy. Ten mecz na wyjeździe to była tylko jedna połowa tego meczu i nic nie było pewnego, mieliśmy fajną zaliczkę, ale piłka nożna nie znane nie takie sytuacje, gdzie trzeba być czujnym do końca i ta bramka dopiero chyba uspokoiła to spotkanie. Baraż nie gra się co roku, to jest raz może raz w życiu, ale udało nam się, wygraliśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dużo pracy nas to kosztowało. Bez obaw wchodzicie do tej trzeciej ligi? Bez obaw, ta drużyna jest tak mocna, że nie mamy co się bać. Tak, na pewno, no po to gramy w piłkę, chcemy się tym bawić, cieszyć. Jest to dla nas wyzwanie, dla klubu, dla zawodników, ale myślę, że mamy tak silny zespół, że my możemy po prostu tego spróbować i będziemy się cieszyć w tej trzeciej lidze grom. Wiadomo, że to jest awans, który będziemy musieli się nauczyć dobrze konsumować. No, natomiast zawsze byliśmy klubem, który działał roztropnie i mądrze i mam nadzieję, że w tym momencie też tak się zachowamy, że zbudujemy dobrą drużynę, mocną drużynę, która poradzi sobie na szczeblu trzeciej ligi. Po to się gra w piłkę, żeby wygrywać, żeby grać o wysokie cele i nie ma co nie wiem, marudzić albo mówić, że idziemy tam pograć i walczyć o utrzymanie. Ja osobiście chcę walczyć o najwyższe cele, a jak będziemy fajnie grać, zdobywać punkty, to równie dobrze możemy grać wysoko. Nie? Uważam, że trzon tego zespołu to są ludzie, którzy zasłużyli na to, żeby grać na tym szczeblu i poradzą sobie równie dobrze na tym szczeblu jak w czwartej lidze. Większe emocje przy graniu barażu czy przy zaręczynach? To był mój taki plan. Miałem dwa pomysły, ale przy takiej okazji no, musiałem to zrobić. W którym momencie największe emocje dzisiaj w czasie tego meczu? Chyba w ostatnim, zdecydowanie w ostatnim. Spodobał się pierścionek? Bardzo. Wszystko mi się bardzo podobało, łącznie z meczem, także emocje mega. Do tej pory się cała trzęsę. Jak to jest mieć narzeczonego w trzeciej lidze? Duma rozpiera. Fajnie. Z klubem jestem związany ponad 40 lat. Zaczynałem tu grać, oczywiście nie jeszcze na takim pięknym boisku, tylko zupełnie na innym, w innych warunkach, w innej rzeczywistości. Miałem chwilę przerwy, potem znów wróciłem, prezesowałem, byłem kierownikiem, przeszedłem chyba wszystkie szczeble, jakie są możliwe od zawodnika w klubie sportowym, kończąc na prezesie. Nie cieszyłem się wcześniej, już wcześniej gratulowali, ja czekałem do ostatniego gwizdka. Piłka jest przewrotna, a ja już wiele w życiu przeżyłem, także końcowy gwizdek dał dopiero tą radość. Jeszcze dwa zdania do kibiców z Podlesia i z południa Katowic. Dziękujemy kibicom za wsparcie, byli z nami przez cały sezon i w tych ciężkich, i w tych dobrych chwilach i dlatego dziękujemy ich bardzo. No, dziękujemy za wsparcie, za ten doping, który nam cały czas pomagał, byli naszym 12 zawodnikiem. Oby taki był w trzeciej lidze i będziemy robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Myślę, że jesteśmy tutaj takim małym fenomenem w Katowicach, bo oczywiście poza GKS-em, który zrobił też niesamowity wynik w tym sezonie, dużo głośniejszy niż nas, no to można powiedzieć, że nie ma klubu, który by wspierała tak duża, tak liczna i tak zaangażowana społeczność. Także duży szacunek i ogromne podziękowanie dla kibiców. Zapraszam tu, na skromny, mały obiekt, ale jakże piękny Podlesianki. Dziękuję serdecznie kibicom z Podlesia. Byli zawsze z nami, na każdym meczu. Wtedy, kiedy było najgorzej, kiedy były trudne chwile i wtedy dopiero poznaje się prawdziwych kibiców, kiedy umią zaśpiewać, jesteśmy z wami. Za to im bardzo dziękuję.